4 lipca 1916 roku pod Kostuchniówką na Wołyniu Polacy nie dopuścili do przerwania frontu. Wytrzymując kilkakrotnie ponawiany atak przeważających sił wojsk rosyjskich, najcięższe walki stoczyła pierwsza brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Była to najkrwawsza bitwa Legionów, w której poległo lub zostało rannych około 2000 Polaków. 3 lipca 1918 roku generał Józef Haller opuścił Rosję i udał się do Francji, gdzie w październiku został szefem formowanej właśnie Błękitnej Armii. Państwa Ententi uznały ją za jedną samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą armię polską. Walka u boku aliantów postawiła Polskę w szeregach zwycięskiej koalicji i umocniła jej pozycję podczas powojennych rokowań pokojowych. 6 lipca 1918 roku firmy księgarskie z Warszawy, Poznania, Krakowa i Lwowa utworzyły Polski Instytut Wydawniczy z kapitałem zakładowym 5 milionów marek. Program Instytutu obejmował cele i zadania o znaczeniu nie tylko handlowym, lecz i to przede wszystkim cele narodowo-kulturalne. Zamierzony jest cykl wydawnictw monumentalnych, a więc dzieł naszych wieszczów i klasyków, wielkich encyklopedii i słowników. 8 lipca 1918 roku Kurier Lwowski donosił z Krakowa. Władze policyjne dokonały rewizji w redakcji Kultury Polskiej, tygodnika niepodległościowego. W czasie przeszukania zbadano całą korespondencję. Nic jednak nie znaleziono podejrzanego. Rewizja ta jest związana z licznymi aresztowaniami, dokonanymi przed kilkoma dniami wśród młodzieży krakowskiej, rzekomo z powodu przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej. W nocy 6 na 7 lipca, 102 lata temu, zginął w potyczce po bitwie pod Kostuchniówką Tadeusz Wyrwa-Furgalski, major Legionów Polskich i członek Związku Walki Czynnej. Był jednym z oficerów odznaczonych legendarnym parasolem. W Związku Strzeleckim ustępował starszeństwem zaledwie kilku osobom. W czasie I wojny światowej walczył również w bitwie pod Krzywopłotami.